nie. Nigdy nie można właśnie machać palcem za młony, bo nie można nigdy krytykować człowieka. Można. Pan Jezus przyjmował wszystkich. Zrób świadectwo i mów o innych ludziach, ale zawsze o strony dobrej. Nikt z nas nie wie, ile ma życia przed sobą. Ale każdego dnia może zaczynać kolejny dzień Twojego życia. Pierwszy, który masz do przeżycia, ale nigdy nie wiesz, kiedy będzie ostatni. Tam jest radość. Ze spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. I Afrykańczycy w swoim życiu szukają radości i są rozradowani, są optymistami w swoim życiu, pomimo ciężkich warunków życiowych, środowiskowych, pomimo swojego krótkiego życia. Ale mówią, nie długość życia się liczy, tylko jakość życia. Natomiast w Europie czasami jest tak, że Europejczyk szuka zadowolenia. Zapomniał o radości. Dlaczego chcę wrócić do Afryki? No, bo tam jest życie. Yeah.